A my przechodzimy płynnie do następnego punktu w programie. To będzie wystąpienie o wykorzystaniu chatbota ZRK i czatu GPT, które przygotowały dla nas dr Joanna Rabiega-Wiśniewska, czyli osoba, która koordynuje i prowadzi pracę nad chatbotem ZRK w IB. Joanna jest językoznawczynią, zajmowała się no, między innymi językoznawstwem komputerowym wcześniej w Instytucie Podstaw Informatyki PAN, pracowała na Uniwersytecie Warszawskim, zajmuje się też tematyką edukacji medialnej, kompetencjami cyfrowymi i jako edukatorka, i jako badaczka, przepraszam, i wspólnie z Emilią Danowską-Florczyk, też panią doktor, która jest również językoznawczynią, przy czym Emilia od wielu lat pracuje przy zintegrowanym systemie kwalifikacji i to już chyba będzie 10 lat. I no, obie panie mają ogromne doświadczenie w opracowywaniu narzędzi takich jak, no, jak wspomniany chatbot, czy te aplikacje, o których była wcześniej mowa, i w projektowaniu. Posiadają wiedzę domenową i o kwalifikacjach, i myślę, że o takich kwestiach jak doradztwo edukacyjno-zawodowe i o tym, jak się produkuje też to oprogramowanie. Także mam nadzieję, że ta perspektywa, którą Państwu przedstawią, będzie no, wielostronna. Wiem, że będzie, więc może bez dalszych wstępów bardzo proszę, oddaję Wam głos. Dziękujemy bardzo, Wojtku. Czy słychać, czy widać tradycyjny wstęp? Czy widać prezentację naszą, jeśli moglibyście nam potwierdzić? Widać, słychać. Widać, słychać, tak. Bardzo dziękujemy. Mam przyjemność, Emilia Danowska-Florczyk, mam przyjemność wraz z dr Janną Rabiegą-Wiśniewską przedstawić Państwu wyniki pewnego eksperymentu. To był eksperyment dotyczący poszukiwania informacji zawodowych. I my do tego eksperymentu wykorzystałyśmy dwa narzędzia. Nasz instytutowy, właśnie opracowywany chatbot ZRK, czyli właściwie chatbotkę, i właśnie chat GPT. Teraz tak, tutaj widzą Państwo plan naszego wystąpienia. Podzieliłyśmy go na trzy części. W pierwszej części troszkę skupimy się na opowiedzeniu o pracach nad chatbotką, nad ZRK, na tym, jak ona powstawała, na jakim etapie jest, jak wygląda. Powiemy dwa słowa o czacie GPT, ale to myślę, że to już jest, to są wiadomości, które wielu z Państwa są znane. Natomiast my się skupimy na takiej stronie językowej, tego w jaki sposób czat udziela odpowiedzi. A następnie wcielimy się w cztery postaci, które są na różnych etapach swojego życia zawodowego i mają do rozwiązania różne problemy. I z perspektywy tych właśnie postaci będziemy odpytywać i ZRK, i chat GPT. I zobaczymy, jakie są wyniki tego poradnictwa świadczonego przez obydwa narzędzia. No i na koniec podsumujemy ten eksperyment właśnie, wskazując pewne korzyści skorzystania zarówno z ZRK, jak i z czatu GPT, ale także wyzwania i ograniczenia obydwu narzędzi. No i zechcemy się podzielić z Państwem takim naszym też meta wnioskiem dotyczącym tego, jakich kompetencji potrzeba, żeby rzeczywiście efektywnie korzystać obecnie z narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję. Więc zapraszamy. Asiu? Tak. Szanowni Państwo, najpierw krótka część wprowadzająca na temat naszych wykorzystywanych narzędzi w eksperymencie. Poproszę następny slajd. W projekcie zintegrowanego rejestru kwalifikacji przygotowujemy chatbotkę ZRK. Pracę i cały proces od koncepcji, projektowania po przygotowanie narzędzia trwa już ponad 3 lata. Takich narzędzi nie robi się krótko,
wymagają współpracy z wieloma środowiskami. My pracowaliśmy w zeszłym roku z panelem doradców zawodowych, co jest ważne w kontekście naszego pomysłu na eksperyment przedstawiany dzisiaj. Od półtora roku pracujemy już nad samym narzędziem, którego celem jest stać się pośrednikiem między użytkownikiem, między osobą, która poszukuje kwalifikacji, poszukuje drogi zawodowej albo poszukuje pomysłu na to, w jaki sposób rozmawiać z doradcą zawodowym, a naszym serwisem, gdzie mamy rejestr kwalifikacji oraz opisany cały system kwalifikacji. Tu na ilustracji Państwo widzą, gdzie zaplanowany na tej stronie jest chatbot. Poproszę następny slajd. Obecnie nasza chatbotka jest dość skomplikowanym narzędziem, które składa się z czterech modułów. Każdy moduł prezentuje inny sposób docierania do informacji o kwalifikacji użytkownikom. Pierwsze, co użytkownik zobaczy, to propozycje wypełnienia ankiety, która sprawdzi preferencje zawodowe i podpowie, w jaki sposób ten profil preferencji być może pasuje do kwalifikacji, które są w rejestrze i odniesie użytkownika do tych informacji. Użytkownik może odpowiedzieć na 60 pytań albo dwa razy po 30 pytań. Wyniki mogą być albo bardziej precyzyjne, albo różne, albo na przykład zaskakujące. Drugi moduł podpowiada kwalifikacje na podstawie wybranych filtrów. Użytkownik zaznacza na liście swoje umiejętności lub hobby albo wybiera sektor gospodarki, którym jest zainteresowany i na podstawie tego filtrowania w kolejnych krokach ogranicza liczbę kwalifikacji, którą ZRK może wyświetlić i przedstawia propozycje do obejrzenia. Trzeci moduł, szukam kwalifikacji, jest dla osób, które już są bardziej pewne, czego konkretnie szukają i tu w pole tekstowe wpisują nazwy kwalifikacji albo słowa kluczowe i wyszukują w rejestrze listę kwalifikacji albo jedną konkretną kwalifikację dla siebie. Czwarty moduł to odpowiada na pytania o zintegrowany system kwalifikacji, zintegrowany rejestr kwalifikacji. Tutaj tytuł jest trochę przekręcony, jak się ten moduł nazywa, ale tu chodzi o taki moduł informacyjny, czyli wprowadzający dla kogoś, kto pierwszy raz trafi na stronę serwisu i tak naprawdę nie wie, co to jest kwalifikacja, nie wie, co to jest walidacja, nie wie, co to jest PRK, to właśnie tutaj się tego dowie. Przekazuję. Jeżeli chodzi o czat GPT, to postanowiliśmy sam czat zapytać o to, kim on jest, bo nikt o tym lepiej nie opowie. I tutaj Państwo widzą wyniki tego wyszukiwania. No, wiemy, że to model językowy opracowany przez organizację, to laboratorium takie naukowo-wdrożeniowe OpenAI. I to, co jest właśnie istotne, to chatbot udziela odpowiedzi w formie tekstowej na różne pytania. Jego celem jest dostarczanie informacji na bazie takiej wiedzy, która jest aktualna na wrzesień. Oczywiście kolejne wersje korzystają z uczenia się maszynowego i ta wiedza jest aktualizowana. Sam chatbot mówi o tym, że on udziela odpowiedzi klarownych i zrozumiałych. Taka jest jego intencja. No, pierwsza wersja została opublikowana w 2015 roku, taka najbardziej znana GPT-3 z 2020 roku. My korzystałyśmy właśnie z tej wersji przeglądarkowej, wersja 3,5 przy korzystaniu w naszym eksperymencie. Teraz, jakie informacje zawodowe mogą znaleźć użytkownicy w obu narzędziach?
Żeby zaplanować sobie ten eksperyment, sięgnęłyśmy do naszych doświadczeń z rozmowami z doradcami zawodowymi, którzy w zeszłym roku starali się nam podpowiedzieć, które informacje dla ich klientów mogłyby być pomocne, a możliwe dla nas do zautomatyzowania. Między innymi doradcy przygotowali nam 9 dialogów z bardzo różnymi klientami, które mogliśmy przeanalizować. My wybrałyśmy 4 persony, czyli te wymyślone osoby, które szukały rozwiązań dla siebie do eksperymentu, ale dzisiaj Państwu przedstawimy tak naprawdę 3 ze względu na czas i dla nich, wiedząc o ich potrzebach, szukałyśmy i w ZRC, i w czacie GPT odpowiedzi, co mają robić. Pierwszą personą jest Remigiusz. Remigiusz ukończył prawo, pracuje w administracji publicznej, no ale jego problem jest taki, że się czuje wypalony. No i myśli o jakimś przekwalifikowaniu się, ale tak naprawdę nie wie, co dokładnie chciałby robić, w którą stronę się przekwalifikować. Wie natomiast, że interesuje się informatyką, programowaniem, fotografią. W wolnym czasie przyjmuje jakieś dodatkowe zlecenia, robi odpłatnie zdjęcia. No i startujemy z taką wiedzą do ZRK-i najpierw. Tak. Kiedy Remigiusz zobaczy ZRK-ę po raz pierwszy, zobaczy te 4 moduły do wyboru, najprawdopodobniej zainteresuje się modułem drugim, w którym ma napisane, że możliwe jest podpowiadanie kwalifikacji, jeśli chcemy zmienić pracę albo szukamy jakichś nowych dróg dla siebie. Ta ścieżka w efekcie przeprowadzi go przez filtry, na przykład umiejętności, cech i predyspozycji, gdzie będzie mógł sobie zaznaczyć tą na przykład informatykę, prawo, które być może przyda mu się w przyszłości, projektowanie. ZRK-a na to odpowie, że znalazła 1782 kwalifikacje i czy chcemy je zobaczyć? No nie, nie chcemy, będziemy filtrować dalej, zobaczymy dokąd poprowadzi Remigiusza. Przeprowadziła go przez hobby najpierw, potem jeszcze Remigiusz mógł wybrać sektory. Tu wszedł w sektor produkcji medialnej i sztuk użytkowych i zmniejszał tę liczbę tych kwalifikacji, aż otrzymał 2. I tu wyświetlił mu się fotograf dyplom mistrzowski. Może wejść w tą kwalifikację i w tym oknie chatbota obejrzeć podstawowe informacje na ten temat albo przejść do rejestru kwalifikacji, ale dostał też inną podpowiedź, wykonywanie fotografii reportażowej i okolicznościowej, co może być dla niego ciekawe, skoro on już zaczął robić zdjęcia na różnych uroczystościach. Tak się dobrze złożyło, że dla Remigiusza znalazłyśmy konkretne kwalifikacje. To są dane oficjalne, to są kwalifikacje, które może uzyskać, może dostać certyfikat, może w sposób formalny potwierdzić to, tą swoją wiedzę, te swoje umiejętności, które zaczął już wykorzystywać. Natomiast dalej Remigiusz drąży temat z czatem GPT. Tutaj widzą Państwo pytania, które zadał czatowi, pogłębiał tę rozmowę, zaczął od takiego ogólnego, jak się przekwalifikować, dalej polemizował sobie z czatem, bo uzyskał wówczas taką listę kroków, które warto podjąć, żeby to przekwalifikowanie nastąpiło, na przykład podejmij taką autodiagnozę, dlaczego się czujesz wypalony. No i Remigiusz dalej pyta, no ale na co jest teraz zapotrzebowanie, a co będzie dla mnie najlepsze, skoro mam skończone prawo, doświadczenie w administracji, ale lubię robić zdjęcia. No jak mogę w takim razie potwierdzić swoje umiejętności jako fotograf, jakie oficjalne certyfikaty zdobyć? Wszystkie odpowiedzi czatu oczywiście były w formie tekstowej. Remigiusz nie musiał wybierać żadnego modułu, właściwie nie musiał
klikać, niczego wchodzić w żadne linki, otrzymywał w formie takiej rozmowy właśnie, naturalnej konwersacji zdania. Co ciekawe, w każdej odpowiedzi to były punkty. To były punkty sprawiające wrażenie pewnego instruktażu przeprowadzenia remigiusza krok po kroku przez ten proces podjęcia decyzji lub przez jego wybór. Te punkty charakteryzowała duża oczywiście właśnie taka ogólnikowość, swego rodzaju intuicyjność, ale co ciekawe, były też pewne konkretne wskazania. Tutaj wyświetlamy jedną z odpowiedzi czatu, już konkretnie właśnie na to pytanie o ścieżki, które może rozważyć. No i co ciekawe, właśnie chatbot jakby wziął pod uwagę to, że on ma i wykształcenie prawnicze, a jednocześnie się tą fotografią interesuje, więc sugeruje mu może prawo technologiczne, a może jakieś prawo właśnie nowych technologii, czy cyberbezpieczeństwa, czyli takie obszary, które łączą te dwie dziedziny, a może w ogóle rozważ taki pomysł na to, żeby fotografia, programowanie zostało twoim hobby, a zostań w tym swoim głównym nurcie. I każda odpowiedź czatu zawiera podsumowanie, dystansujące trochę czat od takiej pełnej odpowiedzialności za tę wskazówkę, bo oczywiście chatbot zawsze podkreśla, że ważne jest, abyś się zastanowił, abyś rozważył, aby to było zgodne z tobą, z twoimi umiejętnościami, aspiracjami. Drugą osobą jest Sylwia, która ukończyła liceum ogólnokształcące i obecnie pracuje na recepcji w hotelu. Praca ta nie przynosi jej satysfakcji, poza tym męczą ją zmiany pracy na noc, ale chciała zawsze pracować jako fryzjerka. Rozważa wyjazd za granicę. No i znowu zaczynamy od tego, że Sylwia zaczyna od zeterki. Tym razem decyduje się na moduł, wybrać moduł Szukam kwalifikacji, bo ona już wie, kim konkretnie chce zostać fryzjerką. Dostaje od naszej zeterki najpierw taką wskazówkę, że konkretne kwalifikacje zostały podzielone na podgrupy: szkolnictwo zawodowe, rynkowe, kwalifikacje rynkowe, rzemieślnicze, dyplomy, ukończenia studiów. No i jest prośba, to zostało wyjaśnione, jest prośba o to, żeby Sylwia zaznaczyła, która podgrupa ją interesuje. Ona już raczej się do szkoły nie chce cofać, więc wybiera sobie te kwalifikacje rynkowe i rzemieślnicze. No i nasza zeterka znajduje jej tutaj właśnie pokazane kwalifikacje, między innymi właśnie dyplom mistrzowski fryzjera. Po najechaniu na ten kafelek Sylwia otrzyma informacje szczegółowe na temat tej kwalifikacji, krótką charakterystykę o tym, jakie warunki trzeba spełnić, żeby podejść do walidacji, jakie są instytucje certyfikujące, jakie one muszą spełniać warunki. Dostanie mapę, dostanie spis instytucji certyfikujących, do których może się udać, żeby potwierdzić te kwalifikacje. No tak, a jeżeli Sylwia zajrzy do czatu GPT i zada pytania o to, jak zostać fryzjerką, albo które kwalifikacje mogą jej się przydać przy szkoleniu na fryzjerkę, to znów dostanie takie długie opowiadanie o tym w punktach albo w takich oddzielnych akapitach o różnych drogach, o różnych pomysłach na to, jak mogłaby się spełnić zawodowo. I to nie są konkretne informacje. To są to troszkę przypomina właśnie tą konwersację z drugim człowiekiem, który również nie jest specjalistą. To nie jest rozmowa z doradcą, to jest rozmowa z przyjacielem. Przyjaciel nie bierze za tą rozmowę odpowiedzialności, ale może podpowiedzieć ciekawe rzeczy, bo czasem są to takie intuicyjne podpowiedzi, na które sam człowiek by nie wpadł. Czyli podaję trzy przykłady. ChatGPT zaproponował: zbuduj swoją sieć kontaktów.
poznawanie profesjonalistów z branży fryzjerskiej, budowanie relacji z innymi fryzjerami. Między innymi też była propozycja, żeby brać udział w targach kosmetycznych, po prostu się ruszyć i wejść w tą branżę, żeby tą branżę poznać od wewnątrz. Ciekawą propozycją też było, żeby w swoim lokalnym środowisku po prostu pójść do fryzjerów i zapytać, gdzie najlepiej się szkolić, w twoim miejscu zamieszkania, gdzie są jakieś firmy, które prowadzą szkolenia albo certyfikacje. I jest sugestia, że fryzjerzy są dobrze zorientowani w branży, ponieważ oni od czasu do czasu też podnoszą swoje kwalifikacje. Na koniec podsumowanie, bo tak jak powiedziała Emilia, podsumowanie pojawia się zawsze. Tutaj jest wyświetlone podsumowanie pytania o potrzebne umiejętności w pracy fryzjera, które być może już ma, ponieważ pracowała w hotelu. W związku z tym podsumowanie wygląda tak, jak wygląda. To było każda odpowiedź na każde krótkie pytanie. To jest co najmniej 1-2 ekrany, które taka Sylwia musi przeczytać, żeby poznać pełną odpowiedź. I ostatnią personą jest Katarzyna. To jest studentka drugiego roku architektury. On interesuje się muzyką, psychologią. Ukończyła profil matematyczno-fizyczny. No, ale jakoś te studia średnio jej idą. Zastanawia się nad rezygnacją ze studiów, a rozpoczęciem studiów na psychologii. No i znowu sprawdźmy, co na to Zeterka. Tu są dwie drogi ciekawe dla Katarzyny. Po prostu może poszukać kwalifikacji, jeżeli jest naprawdę zdecydowana studiować psychologię, znajdzie wszystkie kierunki w Polsce, miejsce i już może studiować, ale być może zaciekawi ją to, że może sprawdzić swoje predyspozycje zawodowe, dlatego że ona już raz podjęła decyzję, która była nie do końca trafna, więc teraz marzy jej się psychologia, myśli o muzyce, może powinna zobaczyć, co jej dobierzemy, jeżeli wypełni ankietę. Ankieta wygląda w ten sposób, że trzeba się zdecydować na to, czy zgadzamy się z pewnymi stwierdzeniami. 1 nie zgadzam się w ogóle, 5 zgadzam się. I Katarzyna odpowiada na 30 pytań, potem podejmuje decyzję, czy jeszcze 30 pytań chciałaby zobaczyć i kieruje się swoimi emocjami, wiedzą o sobie, sama musi siebie ocenić pod tym względem. Po wypełnieniu ankiety zgodnie z profilem tej persony otrzymaliśmy dwie propozycje kwalifikacji. Jest to krytyka artystyczna i komunikacja wizualna. Mówiąc krótko, Katarzyna, która chciałaby studiować psychologię, być może sobie tą psychologię jakoś uszczegółowi, który dział tej psychologii, a może znajdzie sobie zupełnie inną ścieżkę kariery, jakąś bliższą temu, jak ona się czuje albo chciałaby się czuć w pracy i co robić. Zobaczmy zatem, czy czat GPT jej pomoże. Znowu zadaje serię pytań. No, w czacie ma też możliwość na przykład dopytania o zarobki architekta, psychologa. Może to będzie jakieś kryterium dla niej wyboru. O to też, jakie przedmioty tak naprawdę powinna studiować na maturze, aby tutaj zdać na maturze, aby studiować psychologię, gdzie warto studiować psychologię. Ponownie czat w formie rozmowy z wskazówkami, z rozwiniętymi wskazówkami stara się przeprowadzić Katarzynę przez ten proces decyzyjny. Niekiedy pojawiają się liczby, które no, wyglądają całkiem konkretnie, ale one też są opatrzone pewnymi takimi metawskaźnikami językowymi, wskazującymi na taką ostrożność czatu i dystansowanie się do tych podanych liczb. Zobaczmy, jak to wygląda.
Tutaj to pierwsze pytanie, no to właśnie tak jak wspomniałam, instrukcja pięciopunktowa, co w ogóle warto rozważyć, zanim się zrezygnuje ze studiów. Zbadaj, zbierz czasownikowe formy, które rozpoczynają każdy z tych punktów, porozmawiaj, skontaktuj się, spróbuj zdobyć jakieś praktyczne doświadczenie, rozważ alternatywy. No, wszystko to są takie właśnie porady, które tę odpowiedzialność no, siłą rzeczy oczywiście przekierowują na to, aby to była decyzja właśnie Katarzyny. Ile zarabia? Czy czat nam odpowie? Trochę tak, trochę nie. Czyli tak jak to chatbot mówi właśnie, zarobki mogą się różnić. Wysokość zależy od wielu czynników i to takie właśnie asekuracyjne stwierdzenia pojawiają się zarówno w pierwszej części wypowiedzi czatu, jak i w podsumowaniu, które właściwie powtarza treść tego wprowadzenia. Tam również zobaczą Państwo, że może to się różnić od wielu czynników. Co ciekawe, podsumowanie często zawiera taką wskazówkę, gdzie w ogóle szukać jeszcze informacji na dany temat. Czyli no, na przykład właśnie, żeby sobie sprawdzać trendy na rynku pracy, jakieś szukać informacji specjalistycznych na przykład w raportach branżowych. No i chatbot właśnie zastrzega, że to jest te zarobki są zróżnicowane w obydwu zawodach. Co zdawać na maturze? Znowu ten sam schemat odpowiedzi. To zależy, wszystko się może różnić w zależności od uczelni, oczywiście zgodnie zresztą z prawdą, no ale podaje też takie przedmioty, które zazwyczaj są brane pod uwagę przy rekrutacji na studia psychologiczne i podsumowuje to znowu tym właśnie takim zdystansowanym określeniem dotyczącym tego, że te wymagania się mogą różnić i podaje źródła, gdzie to sprawdzić, znowu na stronach konkretnie uczelni. Ciekawe były wyniki odpowiedzi na pytanie, gdzie warto studiować psychologię, bo chatbot najpierw podał Uniwersytet Harvarda, Stanford i tak dalej, i tak dalej. Dopiero gdy Katarzyna dopytała, ale gdzie w Polsce warto studiować psychologię, to dostaliśmy przykładowe właśnie nazwy uczelni z kierunkami psychologicznymi. Oj, przepraszam. To widzę, że już czas nasz powoli dobiega końca. Krótko podsumowując, te trzy rozmowy, ten nasz eksperyment pokazał, że no zarówno Zeterka, jak i ChatGPT mają swoje plusy, minusy, tak można powiedzieć, ale to nie to było przedmiotem tak naprawdę tego naszego eksperymentu. My w Zeterce dostajemy zazwyczaj jako wynik konkretną nazwę, listę kwalifikacji. Mamy możliwość wygenerowania PDF-u z wynikami wyszukiwania, można je wydrukować, przesłać mailem, nie wiem, przynieść na rozmowę z doradcą. Dostajemy link do no, oficjalnego rejestru kwalifikacji, gdzie szczegółowe informacje dotyczące danej kwalifikacji, też tego sposobu uzyskania, warunków przystąpienia do walidacji, instytucji certyfikujących, wszystkie te informacje są podane w rejestrze. W wypadku rozmowy z czatem bardzo często dostajemy no, ogólnikowe, instrukcyjne jakieś wskazówki, ale takie, które też mogą poszerzyć jakoś taki nasz horyzont poszukiwań na jakieś takie miejsca, o których sami moglibyśmy nie, na które moglibyśmy sami nie wpaść. Podsumowując nasz eksperyment, chciałybyśmy zwrócić uwagę na to, że żeby dobrze korzystać z takich narzędzi jak chatboty, czy będzie to taki chatbot z menu oraz pewnymi ścieżkami do wyboru, czy będzie to prosty, konwersacyjny chatbot jak GPT, który jest niezwykle w tej chwili popularny i wielu osobom wydaje się, że rozwiązuje dużo problemów, trzeba umieć się nauczyć korzystać z takiego narzędzia i to z każdego narzędzia oddzielnie.
Tak jak szukałyśmy informacji dla tych naszych person, zwróciłyśmy uwagę na to, że żeby dostać te informacje, w szczególności od czatu GPT, to osoba, która wyszukuje informacje, musi zdawać sobie sprawę z tego, jaki jest cel tej rozmowy i co tak naprawdę chce uzyskać, żeby dobrze umieć zadawać pytania. Bo to też mówił prelegent przed nami, w zależności od tego, jak zadamy pytanie, jak umiemy dobrze złapać to narzędzie, to dostaniemy informacje, które będą dla nas pomocne, albo dostaniemy bardzo długie opisy, które nic nowego nie wniosą. Nasz użytkownik musi rozróżniać informacje istotne od nieistotnych oraz umieć je weryfikować. To musi być świadomy odbiór tego tekstu na poziomie językowym i duża taka krytyczna, wewnętrzna ocena wyników, które się otrzymuje. Jak się nad tym zastanawiałyśmy, co to są za te kompetencje, umiejętności, których potrzebujemy, żeby korzystać z narzędzi wspieranych przez sztuczną inteligencję, wyszło nam, że to są elementy składowe kompetencji kluczowych, które zostały przyjęte już 5 lat temu przez Radę Europejską i powinny nam pomagać właściwie w procesie uczenia się przez całe życie. Dziękujemy bardzo za uwagę. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. No, może są jeszcze pytania. Nie widziałem na czacie teraz do samej prezentacji. Było pytanie o dostępność, ale już została odpowiedź udzielona, o dostępność na stronie ZR-ki. Było też pytanie o to, czy to jest ten wirtualny asystent, o którym była mowa kiedyś. Tak, to jest, to po prostu dostało imię. I jeśli nie ma pytań, no to przechodzimy do kolejnego i to już ostatniego wystąpienia.